Witamy, witajcie. Teraz zaczynam głośniej mówić, no bo widziałem, że w tamtym odcinku nagrywanym w komputera trochę za cicho mówiłem, więc mam nadzieję, że tak będzie dobrze. Nie wiem, czy lepiej zesłucham. Nie wiem, czy mnie w ogóle słyszeliście teraz. To jest nieważne, ale loziomy w takim razie, jak mnie nie słyszeliście. No i teraz będę się starał głośniej mówić, bo wtedy w tamtym odcinku z Fortnite'a, co ostatnio był, to mi słabo było słychać. Naprawdę słabo mi było słychać, to już trzeci odcinek z Fortnite'a. Tak jak, znaczy nie mówiłem jeszcze tego, ale 50 odcinków lub 100. Tak spróbujemy z Fortnite'em właśnie zrobić. Może jeszcze ta FIFA gdzieś tam dojdzie się. Coś FIFA może jeszcze tam zrobi takiego, ale myślę, że Fortnite to będzie ta seria właśnie większa. To jest Battle Royale oczywiście. No bo jakby co innego. I to jest oddział. Oddział, bo lepiej mi się gra w tym oddziale. Ale też jeżeli chcecie ze mną oić, ścina, jeżeli... Muszę poczekać. Jeżeli chcielibyście ze mną zagrać, to po prostu dodajcie mnie do znaj. Ja mam, widzicie mój nick tam w lewym górnym. Grojek 908. No i dobra, gdzie teraz? Może tu. Może tu. Zobaczymy co tu. Tu. O, ja będę tutaj z moim ziomkiem leci. Lecę. No a tam jest jeden. Lecimy do niego. Znaczy nie wiem, czy to jest tak do końca mój ziomek, bo mnie ostatnio zabił na odcinku. Bo niektóre odcinki wrzucam, ale nie jestem pewien, czy to na pewno dobre mówię. Dobra, tu jest choineczka, więc do niej lecimy. Albo nie, do tej chałupy. Boję się moich sojuszników bardzo. Więc ich omijamy szerokim łukiem. Tam też ktoś ląduje, ja ląduję na tym domku. Tam coś się świeci w domku obok, ale do mnie nie obchodzi. Wbijamy. O, akurat. Oczywiście ja to wiedziałem, ja, no, ja mam takie zdolności. Spadło mi coś. O nie! Tam było żelazo, ja nie wziąłem. Nie chcę pistoletu. Oj, tam były drzwi. Otwórzmy sobie. No i tak. No i dobra, mamy karabinek szturmowy. I lecimy. I lecimy z tym. I dobra, jedziemy, bierzemy nam amunicję. Wszystko co się przyda, bierzemy tutaj drewno, tym bardziej, no bo bierz to drewno, dobra. Wziąłem. Teraz idziemy do tamtego. Nie, czekajcie, bo w tamtym domu coś było. Widziałem jak leciałem w oknie. Ale też myślę, że coś będzie właśnie tutaj. Tak jakby w schronie. To się piwnica nazywało. Jest coś tu? O, jest pistolet. Ulepszony chyba, jak są zielone albo jakieś inny kolor, myślę, że to chyba są ulepszone, jeżeli się nie pomyliłem, to napiszcie w komentarzu. Znaczy, jeżeli się pomyliłem, to mnie poprawcie w komentarzu, ale ja myślę, że są ulepszone jakieś tam, te bronie lepsze. O, tak, mamy osłonkę. Aha, nie mogę, dobra, to żeby tu wywalić. No wywalę tego, no bo co? Ja nie lubię pistolecików, ja wolę te karabiny szturmowe i szczelby. No nie trafiam w drzwi po prostu, jakaś pijana jest ta postać. Dobra, mamy kolejny bandaż, się przyda. Granat, co za granat? No i tak ich nie używam. To jest wyjście. Warto wiedzieć, o to jest skrzynka, tak pamiętam. Dobra. To mnie nie interesuje, ale wziąłem. Dobra, jestem. Otwieramy skrzynę. Troszkę. Mamy karabin, mamy kamień, więc weźmiemy też bandaż, weźmiemy też amunicję. No i co? Mamy ten karabin. No dobra, będziemy mieć trzeci taki karabin. Nie no, żartuję, trzeba testować też inne, więc będziemy mieć ten. Staram się, żeby były odcinki dłuższe. Tym razem mam nadzieję, że będzie tutaj z 3 rundy pograne, tak? No, chcę też zobaczyć, gdy będzie jedna runda trwała, bo... niektóre są długie. No i jedziemy. Jedziemy teraz powoli.
idziemy tam. Tego miasta wiem, że ktoś tutaj jest, więc trzeba być ostrożnym. A nikogo tu nie ma, jest strzelba. Co weźmiemy? Tak na wszelki wypadek, jakbym miał uciekać, to otworzę sobie drzwi. Chciałem zamknąłem niechcący. Ale jednak nie. To wbijamy. Bardzo ostrożnym. Trzeba być. Otwarte drzwi tutaj są. To nie wróżę nic dobrego. Bo nikogo nie ma. O proszę, jest mała miksturka. Miksturka. To wychodzimy stąd, nie tak. Rozwalmy tą ścianę. Idziemy. Idziemy stąd. Tu coś jest. Chyba bandaż. Tak, to jest bandaż. Plecak pełen jest już. O! O! No nie, zabiła mnie. No zabiła mnie, no niestety. Lub zabił, bo postacie są losowe. On mnie w główkę celuje, a ja się nie dam. Dobra, no to może jeszcze jedna gra. Tym razem może spróbujemy grę w parach z kimś. Z kimś, nie wiem jeszcze z kim. Dzisiaj w ogóle planuję live'a, ale nie jestem pewien, czy będzie ten live. A czekajcie, spróbujemy ze słuchawkami. Albo nie spróbujemy, będę idiotycznie nie wyglądał. Więc jedziemy teraz może, bo miałam być w parach. Jedziemy z grą w parach. Poziom 10, jesteśmy w połowie. W połowie do poziomu 11, więc sezon drugi. No dobra, założę te słuchawki tak troszkę inaczej, zobaczymy, jak będziemy je słychać. Czy w ogóle będziemy słychać? Jeżeli nie, to trudno, to nie wrzucę na YouTube'a tego filmu. Uwaga, ruszamy. No i dobra, jestem. Jestem, mam nadzieję, że mnie ok słychać, więc nie wiem. W ogóle teraz dziwnie się wszystko słyszy, więc nieważne. Jedziemy teraz. Okulary mam dlatego, że mam soczewki tak jakby, czekajcie. Dobra, mogę być bez okularów. Soczewki ja zakładam na noc i ja tym razem nie założyłem. No i teraz jest tak słabo, że nic nie widzę. Znaczy widzę, ale się rozlewa. Niektóre rzeczy się rozlewają, więc czekamy na nas busik, autobusik, więc teraz gdzie byśmy... Musimy też wiedzieć, z jakiego punktu byśmy startowali. Jedziemy z którego punktu? Z 6, 6, czyli z dołu. No i teraz... Czekajcie, bo coś mi nie pasuje, no. O, dobra, jest okej. Okay. I dobra. Gdzieby tu się teraz wybrać? Wiecie co? Wiecie co? Dostaniemy się może teraz na Fatal Fields. Może tutaj, albo nie, na tym wzgórze sobie wylądujmy. A, miała być gra w parach, a ja nie zauważyłem, że mój kolega wysiadł. To ja dobra, to ja lecę z nim. Ja wezmę sobie ten cel. Tam, gdzie on może wyznaczy sobie. On już chodzi tam, czy lata? Ile on chyba lata? Wariat. On leci z tamtego domu, ja polecę do tamtego domu. Bo coś konkretnego tam jest, że on takiego, jak on takiego pojedynczego leci tam ktoś jest. No i prawie się zabiliśmy. Oj! Trzeba uważać. Tam są ludzie. Tak, sobie zobaczymy to. Z tyłu za tym domem. Ktoś tam był. Aha, to było tylko liście, myślałem, że to jest zielona broń. Szybko.
biegniemy tu, żeby nikt nas nie zobaczył. Bez broni lecimy na górę kogoś zabić. A tam już coś na 100% jest, idę po to. Idę po to. Przyda się. Rewolwer. No, okej. Mamy rewolwer. Mam jakiś ziomków tutaj. Sandstorm na razie się tam. Na razie tam robi. Na razie się tam patrzy, co tam jest. Jakieś laboratorium. Wow. O. Znaleźli mnie. O! Ty, wariat! O Jezu! No i zabito mnie. No i może ostatnia gra, może taki... O, jeszcze tańczył bezczelny ty. Bezczelny on. Więc może ostatnią może dokonamy tą grę. Battle. Royal. Tym razem może nie w parach, bo to było bez liny, tylko solo jak najbardziej. Najbardziej to ja chyba lubię solo, bo tak mi... Najlepiej mi się samemu gra, nie z kimś. No ostatnio z kimś grałem i mnie zabili, no. Więc planuję mieć filmy w lepszej jakości i kupić sobie wtedy taki mikrofonik, co będzie stał albo tutaj. I lepszą kamerkę przede wszystkim, no. No bo tak nie może być, no tak nie. Ja tak nie pozwolę, żeby tak było. Jesteśmy teraz blondynkiem. Blondynką teraz jesteśmy. Nie wiem, jak on się nazywa. Nikt nie wiem, jak. Nikt nie. No nie wiem, nie znam nikogo nazwy tutaj. Po prostu nie znam nazwy. Wchodzimy na to. Skakujemy. Udało się. Udało się. Z niego to. Czego z niego spadamy? Co to za cheaty? Strzela do mnie. Jaki? Chyba nie ma, nie wie z kim ma do czynienia. Spadłem z niego, dobra, już. Czekamy na... O, już, dobra. Jedziemy skąd teraz? Jedziemy z... Z góry chyba. Nie, z dołu. Czekajcie, pomyliłem się. No to może, może od razu wyskakujemy gdzieś tu. Do obszary bagienne lub nie. No wiecie co, już wyskoczę, zobaczymy. Lecimy sobie gdzie? Może tego miasta. Tego mini, mini, mini miasteczka. To lecimy do jakiegoś domu tam, z tego może być taki ładny. No i po tym... Oj, miałem już lądować. Dobra. Pewnie po tym teraz... Pewnie jak teraz zginę, to już zakończymy ten odcineczek. Niepospolite to jest tutaj to. Ta apteka była niepospolita. Apteczka była niepospolita, jakoś tak się nazwała. Takie coś było na niej napisane. Dobra, pistolet jest. O, jest karabin. Mamy karabin zielony. Dobra, apteczka. Maximum, ale myślałem, że ona coś daje więcej. Dobra, tutaj coś też jest. Coś, coś gdzieś coś? Jest tylko metal, weźmy go sobie. I chodźmy dalej. Chodźmy dalej. Bo już cały urbex zrobiliśmy. Więc wychodzimy.
ktoś tam idzie, to ja może z góry go zesnajpię. Nie, tutaj schody były, tutaj były. Oj, zauważył. Zauważył mnie. A, zginąłem. Chciałem rzucić granatem, no. Dobrze, więc to koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Zostaw suba i łapencję w górę, a ja się z wami żegnam. Elo, ziomy!